Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z Medieval Dynasty. Tym razem porozmawiamy o rolnictwie, jego podstawach, zaawansowanych technikach oraz automatyzacji. Pierwsze, od czego musimy zacząć, to zbudować sobie dwa budynki do rolnictwa. Stodoła i szopa rolnicza. Do czego jest stodoła? W stodole mogą przerabiać, albo ty możesz przerabiać pasze dla zwierząt, ziarna, nawóz, czyli wszystkie podstawowe rzeczy do wytwarzania. Szopa rolnicza. Ona zajmuje się polami. Tam będą twoi rolnicy orać pole, siać pole, no wszystko z polem związane. Przejdźmy teraz do skrzyni w szopie rolniczej. Jeśli chodzi o narzędzia, będziesz potrzebował najprostszych narzędzi, czy to będą kamienne, czy to będą miedziane. No im lepsze, tym dłużej wytrzymają oczywiście. Na początku najważniejszym narzędziem to jest motyka. No bez tego nic w ogóle nie zrobią, nic nie zaorają. Kolejnym narzędziem jest albo prosty worek, albo worek, bo do tego jest potrzebne, żeby nawozić lub siać konkretne nasiona. No i oczywiście nasiona. Nasiona to też bardzo podstawowa rzecz, dosyć tania, ale na samym początku może to sprawiać problemy. Ostatnim, trzecim narzędziem to jest sierp. Możesz zrobić kamienny, miedziany, brązowy, żelazny. No i dodatkowo jeszcze jest kosa, która zastępuje wtedy sierp. Dzięki kosie oni dużo więcej zbierają za jednym razem, ale to też na późniejszą dopiero erę, więc na podstawach no, będziesz miał na pewno ciężko to zdobyć. Jedynie co możesz to kupić albo samemu użyć, albo dobrze, narzędzia podstawowe są omówione, to przejdźmy trochę do praktyki. Weźmiemy sobie worek, wyposażymy worek. Dobra. I teraz tak, mamy swoje pierwsze pole, tak? Wejdźmy sobie w zarządzanie. Wejdźmy w pole. Tutaj ustawimy sobie na przykład, nie wiem, pole lnu. Tu możesz sobie zaznaczyć konkretne rzeczy. Czyli wchodzisz w roślinkę, zaznaczasz sobie na przykład pszenicę i ustawiasz, że te pola mają być pszenicą, tak? I oni wtedy będą siali tylko pszenicę. U mnie tu będzie samo pole lnu, więc sobie tak zostawię. To pierwsze. Pierwsze musimy to zaorać, wykarczować. Jeśli wykarczujemy, przejdźmy jeszcze szybko na pole. Mamy pierwsze, wykarczowanie. To jest pierwsza czynność, którą muszą zrobić. Kolejną czynnością to tak naprawdę jest... Zbudujemy sobie na szybko jakieś pole podstawowe. Wchodzimy sobie w budynki, rolnictwo. I tu mamy pierwsze pole sektorów. Ustawmy sobie, nie wiem, przykładowo... Możesz zrobić maksymalne pole 16x16. Zróbmy sobie na przykład takie pole. A weźmiemy jeszcze na szybko, wyposażymy motykę, żeby to było dosyć ładnie zrobione. Gdzie mamy tą motyczkę? Mamy motyczkę. I teraz tak. Pierwsza czynność, jaką musimy wykonać, to to wykarczować. Czyli szybko karczujemy tam parę tych krateczek. Tu nawet nam podkazuje, co mamy zrobić kolejne. Kolejną czynnością to jest nawóz. Czyli wchodzimy w worek. Wybieramy sobie pole. Wybieramy nawóz. Nawozimy. Gdy to zrobisz... Kolejną czynnością jest znowu tego zaorania, czyli tak naprawdę już oramy drugi raz. Dobra, teraz musimy wybrać nasiona. Nasiona to są bardzo skomplikowane rzeczy. Na samym początku, bardzo szybko się do tego nauczysz. Teraz jedynie co? Mamy już same ikonki zaznaczone, że nie możesz sadzić tego w aktualnej porze roku. Więc wybrałem marchewkę, bo marchewkę akurat w zimę tylko można. Dobra, no i to już jest gotowe pole. Teraz tak, ważna kwestia, jeśli chodzi o sadzenie, tu masz napisane, że na przykład wiosna, jesień, czyli wiosną możesz to zasadzić, a przeważnie jesienią to zbierasz. Jeśli chodzi o niektóre rzeczy, typu kapustę, ją sadzisz na przykład w jedną porę roku, w drugą już zbierasz. Tak samo jest len. Moim zdaniem powinnyś posiadać cztery najważniejsze pola. Dlaczego? Bo one są najbardziej zarobkowe, najwięcej ci dadzą. Jest to tak, len, którego możesz sadzić wiosną i zbierać latem. To jest bardzo dochodowe i to jest bardzo potrzebne do szwalni, czyli wytwarzania ubrań, nici lnianych, no i wszystkiego z tym podobnym. Dodatkowo owies i żyto. Owies i żyto jest bardzo potrzebne z tego względu, że potrzebujesz do wytworzenia paszy. Więc jak będziesz miał zwierzęta, no żeby nie latać po tą paszę do miasta, nie kupować tej paszy, no to będziesz mógł sam ją wytwarzać. Jest to bardzo tanie i bardziej opłacalne. Kolejną ważną kwestią to jest farma pszenicy. Dlaczego pszenica? Z pszenicy będziesz mógł w późniejszym etapie gry robić dodatkowo chleb, na którym będziesz mógł bardzo dużo zarabiać, bardzo dużo levela wbijać
No i ludzie będą mieli na długo żywność. Nie będziesz musiał nawet w ogóle już polować. Ale ważną kwestią? Na mące możesz bardzo szybko zarobić. Dlaczego? Bo 6 ziaren na przykład pszenicy daje ci 12 mąki. To się bardzo opłaca, bardzo szybko to przerabia i bardzo szybko rolnictwo wbijasz. Więc są same plusy. Dobrze, gdy wytłaczyłem już takie dosyć podstawę, to ruszmy do pierwszego pola. Co najlepiej zrobić? Najlepiej zrobić tak naprawdę sobie pierwsze pole na jakieś 100 do 150 kratek. Samemu je zaorać, no chyba, że już masz jakichś rolników, to ci w tym pomogą. Ale wbijesz sobie dodatkowo umiejętność uzdolniony rolnik. To masz 100% szansy zebrania z pól, więc to na sam początek da ci dużo nasion, więc będziesz mógł swoje pole bardzo łatwo rozwijać, nie będziesz musiał kupować nasion. Ważną rzeczą, no na samym początku musisz kupować dużo nawozu, ja tak zawsze robię. I dodatkowo możesz jeszcze nawóz dostać przez zwierzęta. Jak będziesz mógł już zrobić świnki, kupisz sobie świnki. Świnki możesz kupić w klonicy, klonica jest tutaj u góry. To one będą wytwarzały tobie nawóz. Wchodzisz sobie wtedy chlew, musisz zaznaczyć produkcję. Tutaj na poziomie trzecim rolnik w 42 gnoju robi, czyli 21 nawozu. Nawóz ustawiasz do zrobienia w stodole. I dodatkowo dla tych świnek możesz zrobić sobie w tej stodole paszę. Jeśli zrobisz pierwsze pole, ja pierwsze pole na twoim miejscu zrobiłbym pszenicy. Z tego względu, że najprościej ją przerobisz, najszybciej na nim zarobisz, więc będzie cię stać na kolejny nawóz, na kolejne nasiona. I zrobiłbym na twoim miejscu zasady tych czterech pól. Najbardziej bym się skupił na samym początku na pszenicy i lnu. A potem jak już będziesz miał więcej kasy, więcej rolników, więcej czasu, to żeby robili owiec i żyto. Bo wtedy będziesz sobie przerabiał spokojnie na paszę. Ewentualnie żyto i pszenicę i owiec możesz też robić mąkę. Tyle z podstaw. Przejdźmy teraz do bardziej zaawansowanych rzeczy, do matematyki. Jak zrobić, żeby zautomatyzować te pole? Żeby zautomatyzować pole, musisz co najmniej posiadać jeden lub dwa chlewy. Choć na jednym chlewie się będzie tam bardzo dobry rolnik, bo rolnik zwiększa tobie dodatkowo lepszą produkcję, czyli więcej produkują, jak w takim chlewie. Jeśli dasz tutaj rolnika na przykład na czwartym, piątym, szóstym poziomie, jest szansa, że to będzie dwa razy tyle wytwarzane. Tak samo mamy stodole, też muszą to wyrabiać, bo jeśli chodzi o nawóz, to musisz mieć duży poziom rolnictwa, żeby oni bardzo szybko to przerabiali. Albo po prostu mieć czterech rolników w stodole, czterech w szopie. Gdy wiemy już o podstawach pól, jakie pola najlepiej robić, ważną rzeczą, żebyśmy zapamiętali, to kupowanie nawozu przez pierwsze 3-4 pory roku, czyli powiedzmy przez pierwszy rok. Dodatkowo zbudowanie chlewu, bez chlewu ani róż, bo jak nie będziesz wytwarzać nawozu, no to będziesz musiał non stop biegać do miasta, a to jest trochę uciążliwe. Tym bardziej, jeśli się wybudujesz trochę dalej. Musimy teraz przejść do trochę gorszej rzeczy, czyli do matematyki, której nikt oczywiście pewnie nie lubi. Jeśli chodzi o rolników, jeden rolnik na trzecim, czwartym, piątym poziomie około przerabia 80 do 100 pól dziennie, czyli w porę roku robi powiedzmy 300 pól. Przy szopie rolniczej możesz posiadać ich czterech, więc przerabiają ci 1200 pól w całej porze roku, więc to jest dosyć sporo. Najważniejsze, żeby mieli non stop dostęp do nawozu, żeby te za pierwszym razem w pierwszym roku czy tam drugim roku mogli wszystko sobie spokojnie zaorać, no a potem już tą farmę masz zautomatyzowaną. Jedynie na co musisz zwracać uwagę, żeby ustawić sobie bardzo dużo na samym początku na produkcję nawozu. Potem jak już będziesz miał tam luz, to możesz spokojnie ustawić sobie ziarna, żyta czy tam pasze, żeby też po pasze nie latać do miasta. Wielkie podsumowanie. Podstawy. W podstawach zrób pierwsze pole 100-150. Wybierz sobie w rolnictwie umiejętność rolnika, żeby mieć 100% zbiorów z plonu. Kupuj nawóz przez pierwsze 3-4 pory roku. Rekrutuj rolników najpierw do szopy rolniczej, potem do stodoły. Dodatkowo wybuduj chlew lub dwa, zależy jakie będziesz miał potrzeby, żeby produkować jak najwięcej nawozu. Zarabiaj na mące, żeby jeszcze więcej móc sobie kupić nawozu czy jakoś lepszych rzeczy. Wytwarzaj wszystkie narzędzia potrzebne do roli, czyli na przykład motyka, sierp i worek, czy prosty worek, zależy jak będziesz miał z zasobami. No i co? No tyle. Jeśli ci się to podoba, zostaw lajka, zostaw komentarz. Jeśli coś ci się nie podoba, to zostaw też komentarz. I ja będę poprawiał jak najlepszą jakość tego nagrywania.
Dzięki i na razie. Hej, hej, hej!